A to ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest Hearthstone 4 na modyfikacji Kaisera, dziś gramy rosyjskim Imperium. Widzę, że znowu mamy limit doświadczenia armii, ale niestety nie mam co z tym robić. Dostajemy 0,05 na dzień za jakiegoś doradcę oraz za to, że cały czas walczymy z tą przeklętą Japonią. Dobra, trzymajmy grę, bo nie ma na co czekać. Z tą przeklętą Japonią, no tutaj już raczej Japonia wiele do powiedzenia nie ma, po prostu się w nią wbijamy jak w masło. Masakrujemy wszystko i wszystkich. Czy to zostało odcięte? Nie, tutaj mamy jakiś malutki przesmyk. Szkoda, bo tu nie byłoby portu. Ej, mordo, jakbyś spróbował się jednak przebić. Ty możesz bić tutaj, wy możecie coś tutaj podziałać, bo jakbyśmy się tutaj przebili, byśmy ich zamknęli tutaj w tym miejscu, byłoby naprawdę, naprawdę soczyście. Weźcie, puszujcie, może coś sensownego z tego wyjdzie. 43, tu możesz się przebić, tu może coś z tego wyjść, bo to byłoby naprawdę fajne, jakbyśmy ich odcięli. Najbliższy port jest w Władywostoku, więc wszystkie te dywizje tutaj zostałyby odcięte. Cały czas nie wiem, jak się dropniemy do Japonii. Może autorzy tego moda przewidzieli, że Rosja jak będzie walczyć z Japonią i będzie musiała się dropnąć, no to może dadzą temu spokój i będzie jakaś konferencja pokojowa, taka z eventu, gdzie mogli jakoś ładnie tutaj pizdilować z Japonią. Nawet jakby była możliwość takiego eventu, to jestem gotów im oddać Koreę, cokolwiek, żeby tylko dali mi święty spokój, bo chciałem się naprawdę zająć Europą, bo w Europie cuda się dzieją. Niemcy upadają, no i okej, Austria spisowała w końcu z Bułgarią i zaanektowała ich w całości. No i teraz tylko Serbia ich oddziela. No ładnie, ładnie. Ta Austria całkiem silna się robi. Całkiem ciekawy przeciwnik to może być, naprawdę. Interesujący. Tylko na razie jeszcze nie mamy wspólnej granicy, nasze interesy się nie krzyżują. Boże, socjaliści jak umierają! Socjaliści jak umierają, co to jest? Konfederacja... co? Aha, to jest ta australijska konfederacja. Widzę, że się dropnęła. No dobra, socjaliści umierają. No Ententa mocno pomaga Włochom. To może jednak jeszcze nie być koniec Niemców, no bo tutaj Ententa od południa się wbija. Tyle się dzieje w Europie, ale muszę się męczyć na tym przeklętym wschodzie. Halo, panowie, puszujcie to, kończmy to, bądźmy poważni, zakończmy tą wojnę tutaj na wschodzie. Wy macie jakiś postęp kapitulacji? Nie. No, a jeszcze z Siamem w ogóle walczę. Halo, Siam, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj. Momento, Mori, ktoś tam nam umiera. Czy wy mi dacie prawo przemarszu? O nie, nie dacie mi prawa przemarszu. I w ogóle się tak zbytnio nie lubimy, ciekawe za co. Aha, mają klejmy na naszym terytorium. No może być, bo troszeczkę Mongolii zjedliśmy. Ottomani spisowali z Egiptem. Ja cię sunę, Ottomani, co wyście zrobili? Cały Egipt wciągnęli nosem. Ja pierdykam. Cały Egipt. I Trypolis z wami walczy? A Trypolis to nie był wasz papet? Co tu się dzieje? Halo, halo. Czemu ta granica się tak przesuwa? Walczycie między sobą, czy co? Niech minie, czekajcie. Ottomani walczą z Albanią oraz z Cyprem. Wielkie wojny. Ale nie, czekajcie. Cypr... Albania już chyba pisowała z Ottomanami. Nie wiem kompletnie, co się dzieje z tymi Ottomanami. Oni raz pisują, raz znowu zaczynają wojnę. Ale wygrali z Egiptem. No, pogratulować, pogratulować, że wygrali z tym Egiptem. Czy oni mają jakieś zapędy? Prawo, lewo? Oni nie mają drzewka narodowego i to jest naprawdę, naprawdę bolące, bo Ottomanom by się bardzo przydało takie rzeczy, takie drzewko narodowe. Ale cóż, nic na to nie poradzimy. No, Wielka Brytania, no... Jak się już dropnie do Wielkiej Brytanii, to jest przypał, żeby ją obronić. Ciekawe, czy Kanadyjczycy to wykorzystają, czy monarchia wróci do Londynu. Chicago przed chwilą znów zostało stracone przez socjalistów, ale przed chwilą powróciło ponownie do ich rąk. Ameryka może przetrwać tą wojnę domową, bo już tutaj podchodzą pod Atlantę, mogą to wygrać. Bo tu Patton rządzi, tak? Nie, MacArthur, Boże, MacArthur, zgadza się. Dywizyjnie to wygląda 28, 26, 26. Czyli wszyscy mniej więcej są na równo. Ciekawe, ciekawe. A wojna w Argentynie? No tak jak myślałem, Argentyna przegrywa. Sprawa dostała tu jakiś boost dywizyjny. 50, wow, znowu dostali boost. Pamiętam, że na koniec odcinka mieli 18, a tu nagle 50 im wyskoczyło. No nieźle, to mogą się bronić. Co prawda mają blisko do Buenos Aires, Brazylijczycy. I mogą je stracić. Montevideo też już padło. Okej. Okay. Ciekawe. No Brazylia może być takim południowym kolosem. Transmur skapitulował, zajebiście, dostaliśmy, chciałem powiedzieć surowce, dostaliśmy broń, samoloty i bardzo fajna rzecz. Teraz trzeba dopuszczać Japońców, super, tu parę dywizji zostało uwięzionych, o to mi chodziło. Władywostok został zajęty, tutaj kolejny, czyli mniej więcej plan mniej więcej się sprawdził, czyli udało mi się odciąć dywizję na kontynencie japońskim, teraz nie mają jak powrócić i zostaną zanihilowane. Ja bym poprosił tę jedną dywizję, jakby była mądra, byście mi dali jedną jednostkę tutaj, dwie jednostki tutaj. Żebyśmy spróbowali zająć jedyny port w Korei, jak jeszcze należy do Japońców, czyli
Fusan i udałoby nam się może znów odciąć ich od zaopatrzenia. Szkoda, że tu nie ma cieśniny między Koreą a tą wyspą. Można by było bardzo szybko dostać się do Japonii. Dobra, Transmur to jest to, czyli nasze ojczyste rejony, bo to jest w końcu Władywostok, tak? Transmur? Tak, Transmur, więc oczywiście anektuje ich. Nawet nas... Czemu Pribaltika dostanie? Aha, nie, że też pisuje, okej. Okay. Nie no, nie chcemy popyta. To ten rejon oczywiście będziemy anektować, bo to jest Władywostok i tak dalej, czyli wszystko to, co należy etnicznie do nas. Okej, wbijamy się, niszczymy, tu jest bardzo sporo dywizji, znaczy bardzo sporo, bardzo wiele dywizji japońskich, jak najbardziej na plus. I trzeba będzie pomyśleć, jak się wycofać ładnie na zachód, żeby zacząć działać w Europie. Tutaj zostaje malutki korpus, który będzie bronił granicy. No bo zanim my zaczniemy czy my możemy już produkować bombowce morskie za 38 dni, no to zanim fabryki znajdziemy, zanim linia produkcyjna się rozrusza, to też miną lata. A my potrzebujemy tych oddziałów na zachodzie naszego kraju. Jest, dziękuję, że pojawił się taki event, dziękuję twórcy tego moda, że przewidzieliście, że taki koleś jak ja, taki znajomur, królikur, nie będzie mu się chciało dropnąć do Japonii, okej. Coś się dzieje, dobra. Mamy dwie możliwości, albo że nie będzie traktatu pokojowego z Japońcami, albo robimy z 1905. Mógłbym po kolei sprawdzać te prowincje, ale dobra, niech będzie. Pewnie oni dostaną... Ej, oni powinni dostać Koreę? Ciekawe. Okej, zakończyliśmy wojnę z Japonią i wiecie co teraz? Akurat ktoś nam zmarł. No, ale przynajmniej doczekał się końca wojny. Wiecie co teraz robimy? Teraz robimy coś takiego, co się nazywa... Pamiętam, cały czas pamiętam. Czekajcie, gdzie to jest, ten szybki transport. Tu są te tory kolejowe. Bo ja bym chciał... żebyście wy wszyscy po skokach przenieśli się na zachód Europy, bo tam czekają na nas ważne rzeczy. Okej. Okay. Odzyskałem tą wysepkę, co tam mi Japońcy zajęli. Ej, nawet dostałem te, to są Kuryle, tak? Tak, Kuryle. Okej, fajnie. Tą wysepkę też odzyskałem. Zajebiście, to jest Kanada? Tak, to jest Kanada. Nasza flota może powrócić w końcu do Władywostoku. Okej, zajebiście. No i że tak powiem, wszystkie nasze dywizje w podskokach maszerują do Moskwy. Chodźmy na razie do Moskwy. Na razie tam możecie koczować. Dostałem manpowera, mam milion, pewnie za zajęte terytoria dostałem troszeczkę ludności. Te skrzydła możemy w ogóle pousuwać, potworzymy jakieś nowe w sensownych ilościach, bo na razie one są tak narobione na szybkości. Jeszcze mam jakieś skrzydła, które tu latają? Nie. Dobra, no i zajebiście. I teraz trzeba się zastanowić, co my chcemy zrobić. Robimy jeszcze jeden slot badawczy sobie z celów narodowych, to jeszcze 30 dni. Moglibyśmy zrobić tak, zainteresowanie Europą, mógłbym w końcu zażądać tego, co mi zabrała Finlandia. I to jest niegłupie. To jest naprawdę, naprawdę niegłupie. Mógłbym... Co mógłbym? Co mi to daje? Czekajcie, problem z opatrzeniem, bo się przemieszczamy, tak? W Mandżurii znowu. Tak, znowu jest problem z opatrzeniem. Czy ja chcę bezpośrednio uderzać na Niemców? Przeznaczenie Tajwanu. Tajwan jest tu... Ja jeszcze Tajwan dostałem? Jeszcze Tajwan dostałem. What the fuck? Dlaczego ja mam Tajwan? Okej. Okay. Mógłbym to okupować. To mnie kosztuje 100 siły politycznej. Albo mógłbym stworzyć niezależny Tajwan. Czy ja chcę to robić? On będzie papetem. Ej, on nie będzie papetem. No tak trochę głupio, żeby Ruscy mieli Tajwan. Nie, ja myślę, że stworzymy papeta. Stworzymy sobie papeta. Niech będzie taki jakiś niepodległy papet, czy podległy? Podległy papet. No i zajebiście. Wy tutaj sobie macie, żyjecie, jakoś wegetujecie na tym świecie. Do niczego mi ta wyspa... Chociaż... Ej, czy tu są jakieś surowce? Nie sprawdziłem. Nie ma żadnych surowców. Dobrze, a fabryki jakieś macie? Macie dwie cywilniaki, dwie te... No... I tak mamy tutaj dużo nabytków terytorialnych, jak najbardziej. Japonia naprawdę dużo potraciła. Oni mieli ponad 180 dywizji. Zostało im niecałe 40, znaczy niecałe 50. Ja pierdykam, ale oni musieli dostać. Ale oni musieliby dostać. Dobra wojna, to była dobra, soczysta wojna. Gdyby oni wcześniej dołączyli do tej wojny, jak mi się Syberia buntowała, to co mówiłem na początku któregoś tam odcinka po tym patchu. Tak, dostajemy manpower za młodzieżówkę.
jakby oni dołączyli do wojny, jak nam się Sybir, ta Syberia tutaj zbuntowała, powstało jakieś niezależne państwo, no to wtedy mógłby mieć problem z nimi, bo oni mogliby się ładnie tutaj poprzerzucać, razem mogliby puszować linię, a dzięki temu, że nawet tutaj wykorzystałem to, że przez Mongolię mogłem bardzo szybko otworzyć drugą, znaczy wydłużyć linię frontu i wbić się od tej strony, no i plan się mniej więcej powiódł, czyli odciąłem Japończyków na wybrzeżu, znaczy od portów na wybrzeżu, potracili, czekajcie, przeznaczenie Korei. Mógłbym zrobić papeta, południowa, północna, mógłbym im przyznać całkowitą niezależność, albo mógłbym ich okupować. Koreę to już chyba wypadałoby jednak okupować. Tu mamy troszeczkę na północy surowców, tu pewnie będą jakieś fabryki, stocznie. No wiele tego nie ma, ale... Przemieszczasz. Ja myślę, że Koreę możemy okupować. Korea to jeszcze jest mniej więcej w granicach naszych możliwości. Pokazałem swoje dobre serduszko, wyzwoliłem Tajwan, wyzwoliłem, więc... Koreę będziemy okupować. Tak, Koreę będziemy okupować. Co prawda kosztowało mnie to siłę polityczną, ale mamy bardzo fajny przyrost. Rosja kontroluje Syberię, Great i co? Okej, nic za to nie dostaliśmy. Legiato Cities wypowiedziało wojnę Republice Chińskiej. To są te śmieszne miasteczka. Czemu wypowiedzieliście im wojnę? Czy wy Boga w sercu nie macie? 5 dywizji, 184. No, Japońcy się... Chinole się mobilizują. Czy wy macie coś? Macie własne drzewko narodowe? Nie, też macie... Nie, macie własne. Ej, wy macie własne. Albo macie tylko uzupełnione, bo czegoś takiego chyba nie ma. Tak, wy macie po prostu uzupełnione... zwykłe drzewko, uniwersalne, uzupełnione o to coś. Okej. Okay. Interesujące. No i pewnie z eventu musieli powiedzieć im wojnę, żeby Republika Chińska mogła się zjednoczyć, coś takiego. No bo wątpię, żeby bot był aż na tyle głupi, żeby atakować taką przewagę. No dobra, teraz nam to potrwa wieki, zanim oni się przeniosą. Jakby co to... Czemu off? Macie być on. What the fuck? Halo? Wszyscy mają popierniczać na zachód. Przed chwilą to włączyłem chyba, nie? Halo? Okej, okay, dobra. Zrobiliśmy cel narodowy, dodatkowy slot badawczy, na pewno się przyda. Ej, to po co ja budowałem te bombowce morskie? No, trochę głupio. Mógłbym zrobić... atomówek nam na razie nie potrzeba, rakiet tym bardziej. Na razie drzewko wojskowe sobie zostawiliśmy. Mogę claimować transmur, ale on jest chyba mój. Przed chwilą to zdobyłem, mógłbym właśnie Władywostok, tak dalej. Tutaj mam cele wojny na Japonii, z której wojny już zakończyłem. Tu mogę dołączyć do międzynarodówki państw środkowych, ale to na razie mnie nie interesuje. Mógłbym po drodze zabawić się z Persją. Mógłbym zaoferować jej ochronę w zamian za co? W zamian za północne terytoria, tak? Z tego co rozumiem, czekajcie. Na północy co my mamy? Tebris, Glian, Teheran, Korsina, tak? Korsan. No i dostaję Glian, Teheran i Bandar Abbas. Okej. Okay. Natomiast... Okej, okay, dobra, a tutaj dostajemy po prostu claimy na całą Persję. No i to mi się bardziej podoba. Tutaj mamy w kolei możliwość... Tutaj mamy z kolei możliwość zaatakowania Ottomanów. Tylko byśmy musieli im wypowiedzieć pakt o nieagresji, z którym mamy z nim zawarty. Za to, że zabraliśmy sobie Armenię. Tutaj możemy jeszcze poprosić o większą Armenię, co? A też potrzebujemy wypowiedzenia paktu o nieagresji. Myślę, że na razie możemy się zabawić z Persją. Wolny slot badawczy. Mamy rok 40, więc jak najbardziej rzeczy odnośnie naszej piechoty. Dobra, poproszę pana Żukowa. I myślę, że to jest idealny moment, żeby was wszystkich pozamieniać na dywizje imperialne, jeżeli chodzi o piechotę. Jeżeli gdzieś jeszcze jakieś zostały, czyli te nasze najbardziej uniwersalne dywizje. Tu jeszcze jakaś jedna kawaleria się zagubiła. Dywizja imperialna, tak, poproszę o zmianę. Ty też masz 6 dywizji, dywizja imperialna.
Zajebiście. I też masz samą piechotę, więc można ciebie od razu zmieniać. Boże, mam prawie samą piechotę i tylko parę kawalerii w oddziałach. Nawet górskich oddziałów nie ma. No dobra, ale niech będzie. Przynajmniej będziemy mieli zajebistą piechotę. Tutaj mam jeszcze jakąś kawalerię. Jedna kawaleria i co, i tyle? O, tutaj ktoś ma weteranów, tak? Tak, zawodowcy. No i zajebiście. Zmieniamy was na dywizję imperialną. Oczywiście to kosztuje dużo doświadczenia. Znaczy sprzętu. Okej, wy jakby co to się wystawiacie, powiedzmy, już gdzieś tutaj na zachodzie. Niedługo czołgi będą. Niedługo. Pewnie za jakieś miliony lat. Okej, już robimy praktycznie 1,5 niszczyciela miesięcznie. To jest jakiś tam wynik. Karabiny się upgrade'ują, czy co? Tylko 4 zapotrzebowania, co to ma znaczyć? Tak, upgrade'ują się. Artyleria się robi, to się robi, to się robi, samoloty się robią. Okej, mamy bombowce morskie, super, potrzebne, rzeczywiście. Więc możemy sobie zbadać chyba czołgi, ja bym sobie zbadał czołgi, jak to się nazywało? Czołgi lekkie. Tak, czołgi lekkie chciałbym zbadać, bo jak gdzieś tam wykorzystujemy, więc mogą się przydać. Okej, fajnie. Ej, a tak szybko zrobiliśmy ten cel narodowy? Jeszcze nie jestem gotowy. Nie jestem jeszcze gotowy. To mi się przeterminuje kiedyś? Nie, to jest chyba permanentny claim. Dobrze, dobrze, to się przyda. Więc możemy sobie zrobić zainteresowanie Europą. I to, co ja chciałem zrobić, to chciałem po prostu nasze dywizje przygotować do wojny. Halo, halo. Poproszę pana Żukowa z rozkazem ataku. Tutaj poproszę może Rokosowskiego. Coś takiego. Zajebiście. Ty możesz, powiedzmy, tutaj uzupełniać linię frontu z nadzieją na szybkie zajęcie Teheranu. Właśnie, ile wy macie dywizji? Może nie mam o co się martwić. Dobra, więcej dywizji raczej nie planuję tutaj wrzucać, bo będzie pewnie problem z zaopatrzeniem, więc po prostu was tutaj zarzucimy. Zmienimy wam nazwę na Azja. Nie, może nam po prostu Persja. Niech będzie Persja, zajebiście. Natomiast wy, co ja z wami chcę zrobić? Was mogę... To fajne, czekajcie. Was chciałem wrzucić na granicę z Ukrainą. Ciebie możemy wrzucić na granicę z... Z tą przeklętą Finlandią. Okej, i co się dzieje? Cztery infrastruktury, siła polityczna, tracimy siłę polityczną, dostajemy fajne rzeczy. Albo zyskujemy infra... Oczywiście, że wolę 3 militarne kosztem. Oczywiście, że produkcja, jak najbardziej, wolne fabryki wojskowe, no i to ja rozumiem. Wrzuć mi na czołgi ciężkie, niech te dywizje w końcu zaczną się wystawiać i chyba zaczniemy troszeczkę tej gumy importować, bo mamy drobne problemy. Czy ja chcę od Szkopów importować? Nie, bo oni mają problemy, zaraz pewnie przestaną istnieć, oni nawet produkują u siebie. Weźmy od Niderlandów. Musiałbym aż 2 fabryki. Dobra, 2 fabryki mogę poświęcić. Czy socjaliści znowu odbili Rzym, czy mi się wydaje? Nie, ale są blisko, tutaj zrobili sobie malutkie przejście, ale są blisko do znowu odbicia Rzymu, Boże. Ja naprawdę podziwiam tych socjalistów włoskich, oni takie cuda wyczyniają. Ile wy macie dywizji? Aha, to Francuzi za was walczą. Okej, to wyjaśnię. 10 tysięcy manpowera z Afryką, wy macie tylko 8. Amedo pierwszy. Okej, jak wy poszliście, jeżeli chodzi o drzewko polityczne? Właśnie, przywrócenie monarchii. No to wiele wyjaśniam. Jak tam Szkopiny? 75, 88, 39, 36, kompanie sygnalizacyjne 57. Okej, ciekawe, ciekawe. Rok 40, co ja chcę zrobić? Jeszcze potrzebowałbym czegoś takiego. Mógłbym zacząć robić również zmechy. Ja bym musiał je zbadać. Może nie głupie te zmechy zrobić? Czy wy macie włączony ten szybki transport? Czemu wy macie to wyłączone? Przeznaczenie Mandżurii. Mandżurię jak najbardziej chciałem zachować u siebie. Ej, no to wam się co chwilę wyłącza. Czemu wam to się wyłącza? Dobra, co nam się dzieje? Możemy stworzyć niezależną Mandżurię. To jest w ogóle bez sensu, bo Mandżuria to pewnie taki teren bym tracił. Jakieś surowce pewnie strategicznie ważne. No nie, akurat jest tutaj wielka dziura, no ale zawsze coś. Mogę zintegrować Mandżurię. Mandżurian Empire, albo kontynuować okupację.
Myślę, że ja mogę po prostu zintegrować, bo tak jak mówiłem, to jest jak najbardziej krąg naszych zainteresowań, tylko Tajwan sobie wyzwolię, no bo już kompletnie daleko i nie po drodze nam. Ale to może nam się przydać. Dobra, mamy troszeczkę samolotu, więc możemy możemy was tutaj powrzucać. Myśliwce, myśliwce, Boże, dużo mam grup myśliwców. To jest lotnisko 1000. Tu jest takie coś, myślę, że możemy tutaj dorzucić nie to, nie to, tylko chciałem... Chciałem poszerzyć waszą liczbę. Żeby co, żeby tu się nowe wystawiały. I będziecie latać po prostu nad Iranem, przechwytywanie, dominacja w powietrzu i w tym lotnisku, które zajma 800 pojemności. Wrzucimy sobie bombowcem taktyczne. Z nastawieniem, że niech tam się wrzucają więcej, niech się po prostu magazynują na tym lotnisku, żeby się modernizowały, bo nie wiem, czy wiadomo wszystkim, ale jeżeli mamy samoloty w rezerwach, a nie na lotniskach, to one się nie modernizują, tylko nam się chomikują, więc warto czasami po prostu mieć nawet na lotniskach te samoloty, żeby one nam się już modernizowały, jakby co. Bo teraz pewnie jak wystawimy te samoloty, co powinno właśnie na niedługo zastąpić, no to zobaczcie, że mamy jakieś uzupełniane tutaj braki potrzebne. A wcześniej mieliśmy... Wow, La Plata, Argentyna powiedziała wojnę Chile. No nieroztropnie, nieroztropnie. Jakaś imperialistyczna ta Argentyna. Okej, okay. A czy oni się wydaje, czy oni odbijają? Ej, oni się odbili! Brazylijczycy już pod Buenos Aires podchodzili. No ale no teraz muszą walczyć na drugim froncie. Chociaż mają blisko do Santiago, żeby zająć Chile. No i 5 dywizji to też nie jest duży przeciwnik, no ale zawsze irytujący. Na pewno zawsze irytujący. Dobra, mamy dominację w powietrzu pewnie. Tak, sobie spokojnie latamy. To jakaś bitwa morska. Czekaj, czy wy wyzwoliście Bułgarię? Austria walczy z trzecią międzynarodówką. Czemu ja o tym nic nie wiem? Czemu ja nie wiem, że wy walczycie z trzecią międzynarodówką? Ej, to może jeszcze Niemcy nie upadły? Znaczy wy... Nie jesteście w żadnym sojuszu, ani nie dołączycie do środkowej Europy, ani do Ententy, ale jeżeli Austria walczy z... panie, tu się dużo rzeczy dzieje. Ale dlaczego nie dostałem tak ważnego komunikatu? Dostałem jakieś info, że jakieś gówniane Chile walczy z Argentyną, a nie wiem, że Austria wypowiedziała wojnę Francji? No, takich... Ludzie, szanujmy się. Poważnie, szanujmy się. Okej, czy wy dotarliście? No tak powiedziałbym, pierazy drzwi dotarliście. Ale spokojnie, zaraz będziemy na miejscu. No może troszeczkę dłużej. Te cztery dywizje chyba nie wiedzą... Halo? Czy ja ciebie nie wrzuciłem gdzieś, na jakąś linię frontu? Na przykład tutaj? Czemu ty się nie przemieszczasz? Mordo? Halo? Czekajcie, wolne fabryki wojskowe, wrzuć mi więcej czołgów. No, cholera jasna dramat. Co jest z tymi dywizjami nie tak? No co jest, chłopie, z tobą nie tak? Ręcznie mi trzeba was przemieścić. Wy się przemieszczacie wszyscy? Tak, wszyscy się przemieszczacie. No i zajebiście. Wolny slot badawczy. Super, super. Deszyfracja, bo znowu nie będę wiedział, ile jest dywizji. Mamy dużo jakichś fajnych perków. Do artylerii, do broni, do tego i mamy karę za doktrynę morską. Ale na razie doktryna morska nas w ogóle nie interesuje. Ciekawe, co to za bitwa morska. Otomani może też z kimś walczą, a nie mam pojęcia. A no, tak, wy walczycie z Albanią. No dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Pamiętajcie o srogiej ocenie, łapka w górę, soczysty komentarz też się przyda. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Na razie.